Panie i Panowie Radni, otwieram 46. sesję Rady Gminy Wieluń. Przechodzimy do punktu 8. Obrad dzisiejszej sesji, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Mielec. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Stefana Sikora, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i przedstawienie projektu uchwały. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Wójcie, komisja rozpatrując tą sprawę kierowała się ustawą oświatową z 2014 roku z późniejszymi zmianami oraz raportem o intelektualnym kapitale Polski z 2008 roku i sporządziła uzasadnienie tej skargi i ono brzmi następująco. Pismem z dnia 30 lipca 2014 roku, to jest data wpływu do Urzędu Gminy Mielec, 31.2014, rodzice uczniów szkół, 31 pod, którego? Zespołu szkół, 14 roku, ale 31 lipca. Zespołu uczniów Zespołu Szkół Woli Mieleckiej złożyli skargę na działalność wójta gminy Mielec dotyczącą sposobu łączenia klas w drugim gimnazjum w Zespole Szkół Woli Mieleckiej. Po zapoznaniu się z aktami postępowania w sprawie Komisja Rewizyjna stwierdza, iż nie są zasadne zarzuty podnoszone w skardze. W obecnym stanie prawnym brak jest przepisu wskazującego liczbę uczniów w oddziałach gimnazjalnych. W związku z powyższym liczebność klas ustala organ prowadzący szkołę, biorąc pod uwagę higienę pracy ucznia, wymagania procesu dydaktycznego oraz zasady gospodarności. Wobec tego wójt gminy Mielec, dokonując łączenia klas, nie przekroczy prawa. Ponadto z dokumentów wynika, że dyrektor Zespołu Szkół Woli Mieleckiej na rok szkolny 2013-2014 w projekcie organizacyjnym arkusza wykazała 90 uczniów klas pierwszych gimnazjum i zostały utworzone 4 oddziały klas pierwszych, w tym 2 oddziały z liczbą uczniów po 22 i 2 oddziały z uczniów po 23. Faktycznie w roku szkolnym 2013-2014 do klasy pierwszej gimnazjum uczęszczało 79 uczniów i poszczególne oddziały liczyły po 16, 19, 20 i 24 uczniów. W planie organizacyjnym arkusza na rok szkolny 2014-2015 dyrektor zespołu szkół zaproponowała 4 oddziały klas drugich z liczebnością oddziału po 16, 19, 20 i 24 uczniów. Wójt gminy Mielec po szczegółowej analizie przy zatwierdzaniu arkusza organizacyjnego w ramach oszczędności postanowił o utworzeniu 3 oddziałów klas drugich gimnazjum w Zespole Szkół Woli Mieleckiej, które obecnie liczą 1 oddział 25 uczniów i 2 oddziały po 27 uczniów. Działania powyższe nie powinny mieć większego wpływu na osiągane wyniki uczniów, których czynnikiem warunkującym jest kompetencje nauczycieli. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, komisja stwierdza, że podnoszone w skardze zarzuty na działalność wójta gminy Mielec są bezzasadne. Myśmy to bardzo dokładnie przeanalizowali. Były tu przedstawiciele rodziców, którzy też, można powiedzieć, zgodzili się z naszymi tutaj uzasadnieniami, że sprawa taka była bezzasadna, bo jedynym tylko prawomocnym władcą jest zarządca. To znaczy, może to być prezydent miasta, starosta, wójt gminy, ten, który jest właścicielem, a nie może żaden inny ustalać zakresu. I tak można powiedzieć, że jeśli biorąc pod uwagę, jak jest w całej Europie, bo tośmy też brali, bo jest właśnie taki raport, który mówi, jak te sprawy się układają w Polsce i w Europie. To my jesteśmy poniżej średniej europejskiej. Poniżej. I tutaj nie widzieliśmy żadnych takich właśnie, jak to powiedzieć, zarzutów uzasadnionych. Ja dziękuję. Proszę bardzo, Pani Radny. Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, no tutaj wysłuchałem tego
co pan Stefan przeczytał. Pisze pan, że tam w pierwszym momencie były klasy ustawione 16 i 26 osób. Takie rozbieżności były. Tak logicznie wydaje mi się, że skoro takie rozbieżności były, to podejrzewam, że nauczyciele, pani dyrektor, czy w porozumieniu z nauczycielami, pewno też dobierała te klasy, że pewno tam, gdzie lokowała 26 osób, być może wzięła dzieci spokojniejsze, dzieci z problemami zostawiła w mniejszej grupie, aby spokojniej nauczyciel mu przekazywać i prowadzić zajęcia. Więc tutaj nie do końca się zgodzę, że wpływ na rozwój, tak jak tam pan uzasadniał, wpływ na rozwój mają tylko nauczyciele, bo jednak uwarunkowania też mają wpływ na to, więc tutaj nie możemy tak mówić, bo jeżeli tak, no to zgońmy wszystkich do jednej klasy, to zobaczymy, czy takie same warunki będą, jak 100 osób będzie na sali. No, wszystko musi mieć jakieś tam logiczne odzwierciedlenie i przeniesienie. Tutaj pan wójt, jak słyszymy, nie złamał prawa, bo ma takie kompetencje i zgodnie z nimi postąpił. Jest jedna sprawa. Prawo, kompetencje. Druga sprawa jest jeszcze taka, jak moralność, logika i czynniki zewnętrzne. To wszystko pozwala nam jakby oceniać sprawę, bo samo może bezpośrednie przekroczenie granicy i złamanie prawa to jest jedno, za co ewentualnie byłyby jakieś konsekwencje, ale poza tym wszystkim te czynniki zewnętrzne jeszcze powinny mieć wpływ. Szkoła w Woli Mieleckiej, Zespół Szkół w Woli Mieleckiej jest jedynym zespołem, który przynosił, jak wiemy z przedstawianych nam do tej pory z rozliczeń, przynosił dochody, więc tutaj też, jeżeli nawet jakieś dzięki temu pewnie oszczędności powstały, ale to nie były oszczędności na szkole, która przynosi straty, tylko która przynosi zysk, a teraz będzie ewentualnie ten zysk jeszcze troszkę większy. A jest jeszcze jedna sprawa tutaj, która do mnie dotarła, mianowicie rodzice złożyli pismo do pana wójta, na które pan wójt nie zechciał odpowiedzieć. I tutaj też dla mnie jest dziwne, dlaczego nie udzielił odpowiedzi na piśmie rodzicom, jeżeli nawet miał rację. Ja uważam, że jak mam rację, to się nie boję żadnej odpowiedzi, żadnej konfrontacji, bo argumenty są tak oczywiste, przekonujące i logiczne, że nie powinienem mieć problemu się obronić. No a tutaj, jeżeli przychodzi pismo od rodziców, nie zostają odpowiedzi, to już zostawia mi jakieś domniemanie, że pan był świadomy, że źle zrobił, że nie miał odwagi nawet odpowiedzieć. Nie wiem, czy to był brak odwagi, czy to może inne czynniki. No, pan wójt wyszedł, znowu nie usłyszymy pewnie odpowiedzi. Tyle w tej sprawie. Dziękuję. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, nie mam zamiaru negować wnikliwości rozpatrywania tejże skargi przez komisję rewizyjną. Niemniej jednak, będąc członkiem Komisji Oświaty, uważam, żeby oceniać daną sprawę, trzeba mieć na jej temat wiedzę. Myśmy jako Komisja Oświaty byli tej wiedzy pozbawieni. Tak na dobrą sprawę dopiero w tym momencie na sesji dowiadujemy się, czego tak w szczegółach dotyczy owa skarga. Uważam, że merytoryczną komisją do rozpatrywania tego skargi jest też Komisja Oświaty. Można byłoby to w połączeniu ewentualnie z komisją rewizyjną. Niemniej jednak troszkę niezręczną jest sytuacja, kiedy my, będąc członkami Komisji Oświaty, dowiadujemy się o skardze gdzieś tam z plotek, z jakichś tam innych źródeł, a tak do końca nie mamy tej wiedzy. Nawet na komisjach nie dane nam było zapoznać się tak do końca, czego ta skarga dotyczy. Jest to dopiero uczynione dzisiaj. Ja jeszcze mogę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zgadzam się ze zdaniem pana radnego, z tym, że rozumiemy wszyscy, Komisja Oświaty doskonale rozumie, że komisją uprawnioną do kontrolowania działalności wójta jest komisja rewizyjna. Ale, szanowni państwo, jeżeli to po co nasza merytoryczna Komisja Oświaty? Nikt, pytaliśmy się panią przewodniczącą, czy zapytano się jej o jej zdanie naszej komisji, pisząc to uzasadnienie, do którego nie wnosimy żadnego, bo jest rzeczywiście zasadne już ta odpowiedź w świetle szczątkowych faktów, z którymi zostaliśmy zapoznani się na komisji. Ale szanowni państwo, nie może być tak, że tworzymy komisje gminy po to, żeby one tylko były, bo uważam to, co pan Kołodziej w tej chwili powiedział, że również powinna na jednym przynajmniej posiedzeniu być komisja oświaty. Ona jest merytoryczna w tym względzie, a komisja nie miała wiedzy, tylko wiedzę z ust rodziców,
co wydaje mi się bez precedensu. Rozumiemy, że ostateczne stanowisko, ostateczna rola kontrolna jest rola komisji rewizyjnej, ale nasza komisja w tej kwestii jest merytoryczna i nikt nas nie zapytał o zdanie, a mało tego, na komisji nie mieliśmy nad czym pracować, ponieważ nie znaliśmy uzasadnienia, które dzisiaj zostało przedstawione. Mogliśmy się domyślać, bo część z nas jest, właściwie wszyscy są nauczycielami, więc mogliśmy się domyślać tylko, co w tym uzasadnieniu jest. Że być może, że nie ma ustawy, że były w arkuszu organizacyjnym inaczej fakty przedstawione, jeszcze coś innego. Nie znaliśmy ani stanowiska rodziców, ani stanowiska po prostu, które zostało tutaj dzisiaj wyłuszczone. Więc nie wiem, po co nasza komisja w ogóle istnieje. Czy powinna się nazywać Komisja Oświaty, czy Komisja Wzajemnej Adoracji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja tylko w roli wyjaśnienia. Rzeczywiście ustawa o samorządzie gminnym mówi, że organem kontrolnym w Radzie Gminy jest Komisja Rewizyjna i to ona rozpatruje skargi. Ale rzeczywiście może warto by się zastanowić, czy komisje merytoryczne nie powinny brać udziału w takich posiedzeniach i czy od strony prawnej jest to możliwe, aby taka komisja merytoryczna była zapraszana na obrady komisji skargowej. Może zapytanie do pani skargi. Ja jeszcze jedno zdanie w tym temacie. Czy od strony prawnej jest możliwe zapraszanie komisji merytorycznej pod obrady komisji skargowej? Skoro ustawa, poza tym sprawą jeszcze nadrzędną jest to, że ustawa o samorządzie gminnym mówi wyraźnie, kto rozpatruje skargi na działalność wójta. I to jest ustawa, która jest wyższa rango. Czy takie zaproszenie i prawo głosu, no prawo głosu na prawo głosu nie, ale czy zasięgnięcie opinii komisji merytorycznych choćby informacja. Komisja rewizyjna uznała, że nie jest potrzebna konsultacja z komisją oświatową. Można się nad tym zastanawiać. Kwestia dotycząca, nie wiem, spraw z zakresu rolnictwa, to trzeba by było brać we wszystkich sprawach, byłaby to rola jeszcze jakiejś drugiej komisji, oprócz komisji rewizyjnej. Natomiast rola komisji rewizyjnej jest zdecydowana i określona i ona ma jak gdyby tą funkcję kontrolną nad całością, czyli kontroluje organ wykonawczy. Dziękuję bardzo. No ja w kwestii, proszę. Może ja w kwestii wyjaśnienia. Regulamin komisji rewizyjnej jest znany nam wszystkim. I jego prawa i tego. I my nie mamy prawa zapraszania tak, jak komuś by sobie chciał. Możemy zapraszać osoby obojętne, niezwiązane z tą sprawą, które rzeczoznawcy, specjaliści, ale nie w takiej sprawie. Jeśli skarga na wójta, nie będziemy zapraszać żadnych radnych, bo to nie dotyczy nie mogą brać udziału. Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Panie Stefanie, ja myślę, że tu tylko kwestia chęci, bo obradujemy nad taką sprawą, mówicie radnym z Komisji Oświaty, jest problem, dotyczy tego, zapraszamy, obradujemy, wtedy zapraszamy. I to nie jest zaproszenie jako członka komisji, ale jako, załóżmy, fachowca, który przyjdzie w tym momencie bez zaproszenia, bez dodatkowej diety, przyjdzie i służy Wam wiedzą, którą posiada. Ja też nieraz podejmuję decyzję, podnosząc rękę kolejnie nad sprawami, nad którymi się nie znam, ale też rozmawiam z ludźmi, którzy są w tym temacie obeznani, żeby mnie uświadomili, żeby mi pokazali różne zagrożenia, różne niebezpieczeństwa i na tej podstawie, bo nikt z nas nie jest alfą i omegą, tylko chodzi o to, aby w różny sposób umieć korzystać z instrumentów, które nam mogą pomóc podjąć prawidłową decyzję. Dziękuję. Jeśli sprawy są wątpliwe... Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, ja chciałbym tutaj rozdzielić dwie sprawy. Komisja rewizyjna rozpatruje skargę, która została wniesiona. Skarga, która została wniesiona, była na działalność wójta. I tutaj są mylone dwie sprawy. My nie rozpatrujemy słuszności tego, czy te cztery klasy zostały zmienione w trzy klasy. To jest sprawa moralna. My rozpatrujemy, czy wójt działał zgodnie z prawem, czy nie. W tej sprawie wójt działał zgodnie z prawem. Dziękuję. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, ja też pozwolę sobie zająć zdanie w tej sprawie. I Szanowni Państwo, ja uważam, że Komisja Rewizyjna
miała prawo nie zapraszać. Uznała, że materiał, jakim dysponuje, wystarcza jej do podjęcia decyzji i zaopiniowania tego wniosku. I wydaje mi się, że tutaj nie mamy się nad czym zastanawiać. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jeszcze odnoszę się do tej samej sprawy. No w zasadzie ocknęliśmy się, że można po tych wypowiedziach ocknęliśmy się, że można było zasięgać informacje na przykład innych komisji, ale można to było zrobić od razu na początku kadencji, a nie na ostatniej sesji. Ale ustawa ma coś innego. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, odczytam Państwu projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Mielec. Rada gminy Mielec uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uznaje się za niezasadną skargę na działalność wójta gminy Mielec dotyczącą sposobu łączenia klas drugich gimnazjum w Zespole Szkół Woli Mieleckiej. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącą rady do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Mielec. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Mielec.